Luiza powiedziała, że najgorsze momenty dla niej w programie to jest wtedy, kiedy Ola mieszała, kiedy Basia odpadła. Czy ty masz takie same momenty w tym programie, czy inne? Każdy z nas uważam, że ma inne momenty. Ja na tyle nie kolegowałam się z Olą w hotelu, jednak moją bratnią duszą od samego początku była Basia, dlatego ja bardzo przeżywałam odejście Basi, też się nie spodziewałam tego, że wtedy tak się wydarzy na tym rajskim rozdaniu. Byłam w ciężkim szoku i przez to, co się wtedy wydarzyło, między innymi dość mocno nie ufałam i Luizie, i Oli, bo nie wiedziałam, później mi wytłumaczyło oczywiście, czym się kierowała Luiza, czym się kierowała Ola, ale na pewno na mnie nie miała wpływu takiego Ola, kierowałam się sobą tylko, więc zdaję sobie sprawę, że jednak Luiza dość mocno sugerowała się tym, co tam jej podpowiadała może Ola. Ja nie, więc to nie były jakieś takie dla mnie gorsze chwile. Na pewno bardzo przeżyłam to, że odpadła Basia. Bardzo mi jej brakowało i czekałam, aż ona wróci. Czy myślisz, że Luiza zmieniła się po tym, jak Ola odpadła z programu? Tak, to na pewno. Uważam, że Luiza bardzo się zmieniła. Po prostu była sobą. Dość mocno na nią miała wpływ Ola. I jednak Luiza nie była do końca sobą, dość mocno zwracała uwagę na to, co jej mówiła Ola. Wiadomo, nie chcę zwalać tutaj winy na Olę, ponieważ każdy jest kowalem swojego losu, każdy robi to, co chce. Plus, no i nie jesteśmy dziećmi, jesteśmy dorosłymi osobami, ale myślę, że po prostu między innymi na to, że byliśmy w programie, to mogła wywierać troszeczkę na nią większy wpływ. Cześć, tu Natalia, znacie mnie z trzeciej edycji Hotelu Paradise. Mam nadzieję, że podobał się Wam mój wywiad, a jeśli Wam się podobał mój wywiad, to komentujcie, subskrybujcie i śledźcie kanał przeambitni.pl.